Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnej, drugiej już tygodniówce lutego. Znowu z nad różowego Leśka. Tym razem robimy drugą tygodniówkę lutego. Kto by się spodziewał. I tak, właśnie przed chwilą skończyłam pierwszą, teraz będzie druga. Podłożę sobie od razu mojego Leśka podręcznego. Nie Leśka, tylko Devangari. I ta tygodniówka, słuchajcie, będzie bez Dutchdoora. Będzie taka pojedyncza, więc siłą rzeczy będzie w niej dużo mniej miejsca do planowania. No właśnie, trochę się martwię, jak mi to wyjdzie. Bo biorąc pod uwagę, że to jest A5, to wszelkiego rodzaju ozdobniki, które ja tutaj chcę sobie wkiełbaszać, nagle stają się bardzo duże. No i właśnie, na tej stronie będę korzystać z kolekcji cały, tak jak cały luty Winter Tales ze Stamperii. Na tej stronie planuję, słuchajcie, takiego Renifera, tylko muszę go znaleźć. O, jest Renifer. Planuję tego Renifera, a jak widzicie, on jest duży. I ten Renifer będzie sobie tutaj, o, tutaj o będzie. Tu będą dni tygodnia. Nie sobota, niedziela, tylko weekend. Tu będzie ten wywijas, tu będzie kalendarz jeszcze. No i tak powiem wam, że no nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Zobaczymy jak to wyjdzie. Normalnie byłby tutaj Dutchdoor, ale po prostu planowałam sobie pierwszą tygodniówkę, zaczęłam planować drugą tygodniówkę i okazało się, że zostawiłam właśnie dwie strony przerwy. I żeby nie przerysowywać drugi raz tych wszystkich moich planów, szkiców, to stwierdziłam, dobra, spróbujemy jedną tygodniówkę zrobić. Zrobić. Jak zrobić? Na dwóch stronach. W sensie, że nie jako Dutchdoor. No i zobaczymy, co mi z tego wyniknie. Zgubiłam mojego czarnego sztadlera, słuchajcie, którym robię ramki. Autentycznie. Był i się zmył. Znaczy ja wiem, że mam tu straszny bałagan już obecnie. No ale żeby aż tak? Mam tak. Mam te trzy rzeczy. No przecież ja go przed chwilą używałam. No jak bum, cyk, cyk. Jak się kręcę. Gdzie jesteś? Jesteś. Dobrze. Zaraz. Uff. To najpierw sobie zrobię ramki. Tak myślę, a potem będę wszystko przyklejać i gumkować wtedy też. Dobra, to lecimy po prostu. Nie ma nad czym się tutaj rozckliwiać przesadnie. Ale mówię, no tego miejsca będzie tutaj dużo mniej. Dlatego jestem ciekawa, jak mi się to sprawdzi w praktyce. Może się okazać, że w ogóle mi się nie sprawdzi i w ogóle się nie będę mieścić w takiej tygodniówce. Myślę, że Dutchdoor będzie dużo lepszym rozwiązaniem dla mnie. Tak generalnie. Myślę, że tak. Myślę, że w Dutchdoorze jest szansa, że będę się mieścić. No a w takim myślę, że jest niestety duże niebezpieczeństwo, że się nie zmieszczę. Zwłaszcza tutaj te pierwsze dni są takie no ciasne. Zresztą widzicie. Ale zobaczymy. Nie ma co uprzedzać. Jak nie spróbuję, to się nie dowiem. Więc oczywiście spróbuję. Okej. Okej. Dobra. Nie będę na razie przyklejała tych tam, wiecie, dzień tygodnia, dzień miesiąca, tylko najpierw sobie całą resztę poprzyklejam, bo nie wiem, ile miejsca będzie mi zajmowało. Co? Dobra, to teraz sobie odetniemy te paski, bo wiem, że te paski będę chciała na pewno wykorzystać, bo one są przepiękne. No po prostu powiem wam, że te washi, takie paski na tych papierach są po prostu obłędne. Naprawdę obłędne i można je wykorzystywać no jak washi. Nie, praktycznie, wiecie, w ogóle nie muszę korzystać z washi. Zresztą w ogóle zauważyłam, że w ostatnich miesiącach tak naprawdę praktycznie w ogóle nie korzystam z washi tape'ów. Nie wiem, co mi się porobiło. Jest to dziwne dosyć, bo kiedyś bardzo intensywnie korzystałam z washi tape'ów, a teraz jakoś w ogóle nie wiem, co się dzieje.
ale patrzę ciągle, znaczy no ciągle, no może nie ciągle, ale często zerkam sobie na Washi Tape Store. I powiem wam, że jak patrzę na te ich taśmy, no i na ich ceny, już tak w tym miesiącu byłam bliska tego, żeby sobie jakiś zestawik zamówić, ale no wiecie, jednak stówa, bo tam chyba koło stówy wychodzi za zestaw taśm Washi, trochę dużo, nie? I jakoś tak, no, no nie bał co, nie bał co. Dobrze, tutaj będzie ten reniferek. Tutaj chciałam tego Once Upon a Time. No, możemy sobie go wyciąć. Bo myślę, że jego nie będę wydzierać, tylko go sobie tak ładnie wytnę. No, ale te taśmy są po prostu, no, obłędne są. Są obłędne, no ale kurczaki jednak trochę drogo. Zwłaszcza za taśmę. Zwłaszcza, że ostatnio prawie nie korzystam z taśm. No i to tak wiecie. No może kiedyś, może kiedyś. Może kiedyś się złamię, jak już wiecie. Nie będę miała żadnego chcieństwa na nic innego. Bo obecnie mam chcieństwo na te takie mgiełki z Rangera. Z Rangera, no w sensie wiecie, Tima Holtze. Ma bolce. Och, Tosia, żarty na poziomie po prostu trzeciej klasy podstawówki. A może by to jakoś tutaj tak? No to z tego poprzedniego papieru. Ale nawet nieźle wygląda. Nawet nieźle wygląda. Zastanawiałam się, który pasek, bo tutaj sobie ten środkowy z dołu właśnie założyłam. O ten, żebym chciała. O tak, o. A tu rzeczywiście mogłabym to przyczepić, bo to nawet dobrze wygląda. Tylko tak może, żeby nie wystawał. O, tak, o. Nawet nieźle, nawet nieźle, muszę przyznać. Dobrze, i tutaj z tej strony chciałam wywijasa. Chciałam wywijasa. Czy ja chciałam całego wywijasa z czystym paskiem? Całego chciałam wywijasa. W sensie z paskiem właśnie. Ja tak mówię, wiecie. Co mi tam ślina na język przyniesie, nie? No dobrze, i zostało mi tutaj, jak widzicie, niewiele elementów. Tu jeszcze będzie ten kalendarz. To muszę sobie tu wydrzeć na dole, bo jest takie zarówne, zarówne stanowczo. I tam sobie pewnie jakiegoś kryształka jeszcze dopnę. Tutaj. O, jak dopnę kryształka, to myślę, że będzie już tak fajnie. Tu bym sobie wzięła kawałek paseczka i tu bym sobie wzięła kawałek paseczka. Bo te końcówki takie są bardzo puste. Może sobie obetnę w dół. O. No, tak, o. Dobrze, dobrze chyba wygląda. No i to oczywiście będzie obleczone, że tak powiem, tym wiecie czym. Tu będzie kalendarz, tutaj. No i tutaj jakiegoś jeszcze damy sobie kryształka. O, i będzie git. Dobra, to tak zrobimy. Tak uczynię, tak uczynię, tak uczynię. Myślę, że będzie dobrze. No ale ciekawe jest, jak się zmieszczę w takiej małej tygodniówce. Bardzo. Dobra. Dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze. Czy nagrywam? Nagrywam. Ostatnio oglądałam jakiś film na YouTubie, nie pamiętam czyj niestety, więc nie powiem, nie odpowiem na to trudne pytanie. I dziewczyna mówiła o książkach przeczytanych, ale mówiła o nich też w kontekście tego, że co? A, że jest w klubie książki. Takim, wiecie, no takim klubie, tak jak to... No nie wiem, ja nigdy nie byłam w klubie książki, więc dla mnie to jest w ogóle, wiecie, fenomen, bycie w klubie książki. No i ona właśnie... A może to tutaj damy, dzięki czemu będę miała dużo miejsca w poniedziałek.
potencjał. Tak zrobimy. No, więc była w klubie książki, w którym właśnie tam co miesiąc czytają jakąś książkę i potem sobie o niej dyskutują. I powiem wam, że tak mi się ten pomysł spodobał, że aż sobie zaczęłam myśleć, czy by właśnie nie poszukać w okolicy klubu książki. A może są jakieś kluby książki online, tylko no też głupio by było być w jakimś tam, bo na pewno są jakieś grupy, w których są, wiecie, jakaś tam książka jest na dany temat, czy tam konkretna książka rzucona, no i się czyta tę konkretną książkę. No ale jak jest tam dużo ludzi, tak w sensie, wiecie, nie wiem, kilkaset czy kilka tysięcy, to wydaje mi się, że to jednak już trochę za dużo. No i nie wiem. Ja tak, wiecie, tak marzy mi się w ogóle taki mały klub książki, wiecie, że tam kilka kobitek się spotyka, rozmawia sobie, no ale to tak, wiecie, z amerykańskich seriali, nie? Się od razu kojarzę. Takie pierwsze skojarzenia. Jakieś takie tęsknoty za takimi spotkaniami przy herbatce, czy przy winku, czy coś tam. No, to mogłoby być całkiem sympatyczne. No i nie wiem. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, gdzie szukać takich grup. Tak stwierdziłam, że wam powiem o tym, bo może któraś z was jest w takim klubie książki, powiem, w ogóle miała styczność może z takimi klubami książki, będzie w stanie mi powiedzieć, podpowiedzieć, gdzie szukać. Wiecie, tak generalnie gdzie szukać, nie? No bo może są jakieś miejsca, no pewnie, może biblioteki właśnie publiczne. No nie wiem, bo moja lokalna grupa na fejsie to jest taka, powiedziałabym, średnio kulturalna. W sensie ona jest taka, ciągłe jakieś dramy, awantury, w ogóle wyzywają się ci ludzie. No jakoś tak bez szału, szczerze mówiąc, więc nie wydaje mi się, żeby jakiś klub książki miał w ogóle szansę istnieć. A też fajnie by było, żeby w takim klubie były, wiecie, osoby chociaż trochę zbliżone wiekiem, nie? W sensie, żeby to nie było tak, że będę ja i emerytki. No oczywiście emerytki są fajne, super. Ale jak mam się z kimś spotykać, no to jednak fajnie by było z kimś, o, wiecie, w zbliżonym wieku. Tak sobie myślę przynajmniej. No i tak właśnie sobie pomyślałam, że wam powiem. Bo może któraś z was coś tam będzie kojarzyła w temacie. Bo wy różne rzeczy wiecie. Więc pytam. A jak zapytałam o listy, to pamiętacie, był duży odzew. Więc może i kwestia klubu książki. Jakiegoś klubu czytelniczego też znajdzie jakiś odzew. No chętnie. Chętnie bym się czegoś dowiedziała w tym temacie. No ale to mówię, to taka tęsknota wynikająca z tego, że właśnie na YouTubie któraś... Kolejna taśma. Na YouTubie któraś youtuberka, taka właśnie bullet journalowa. Tylko na nigroma nie mogę sobie przypomnieć, która. Mówiła właśnie o tym, że ona ma... należy do takiego klubu książki, właśnie tam czytają. Raz w miesiącu jakąś konkretną książkę i to jest fajne, no bo wiecie, poznaje się książki, których normalnie by się pewnie nie przeczytało. Bo wiecie, każdy ma jakąś tam swoją strefę komfortu. I raczej się poza nią nie wychodzi. Znaczy, no, podejrzewam, że niektórzy wychodzą, ja nie lubię. Ja lubię czytać to, co lubię czytać. Ale to już wam mówiłam nawet podczas live'a, że ja jestem skomercjalizowany człowiek, nie lubię się męczyć podczas czytania i lubię czytać to, co mi sprawia przyjemność. I rozumiem, że może się to spotykać z niezrozumieniem. Niemniej tak mam. Ale nawet ostatnio przeszło mi przez myśl, też pod wpływem YouTube'a oczywiście, bo oglądałam jakiś filmik booktubowy, nie wiem, czy nie kat nawet akurat. W każdym razie był to film o tym, że widzowie wybierali jej książki, w sensie TBR. I powiem wam, że to też takie odświeżające. Tak się zastanawiam, czy nie zrobić kiedyś takiej ankietki na Instagramie, żebyście mi wybrali książkę, jaką mam przeczytać. Tylko taką, żeby była na Legimi dostępna. Wybiorę wtedy. Może. Znaczy, no myślę, że byłoby to na pewno ciekawe doświadczenie dla mnie. Wyjście poza strefę komfortu. Myślę, że mogłoby to być ciekawe doświadczenie właśnie dla mnie.
Myślę, że kiedyś spróbuję. Powiem wam, że nawet ładna ta tygodniówka wyszła. Tak się o nią martwiłam, bo nie byłam do niej przekonana, no bo wiecie, na jednych tych i że tak będzie naćkane wszystkiego. Wcale nie jest naćkane, szczerze mówiąc. Tak jest całkiem czysto wręcz, bym powiedziała. Tu bym sobie jeszcze tego wariatka dołożyła. Położymy sobie tam. No i tak o. Dzisiaj książkowo. Chyba w sumie na równo pod tym to dać. Czy to się odlepi? Odlepi się. Co się ma nie odlepić? A tak wiecie, pomyślałam, żeby na równo z tym kalendarzem. O. Jakoś tak lepiej wygląda od razu. Dobra, został mi pasek. Dni miesiąca jeszcze sobie tutaj dołożymy. 10, 11. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. Czyli tam potrzebujemy dwóch dni. Czyli 12 i 13. O. I teraz dwa tygodnie. Poniedziałek, wtorek. Dobrze, że takie jakieś mniejsze mi wyszły te naklejki. Podświadomie. Ale dzięki temu nawet mi się tutaj ładnie mieszczą. Środa, czwartek, piątek i tam sobie damy weekend. Nawet nie musiałam tak wchodzić na ramkę. I tu sobie damy weekendik. Dobra. Dobrze. To już. Jak widzicie, został mi tutaj całkiem duży fragment papieru. No ja to sobie do czegoś wykorzystam pewnie, bo tutaj ta koronka jest piękna. To jest całkiem fajny taki fragment. No i ten tył jest obłędny, więc jak nie do Bujo, to do Art Journala gdzieś na pewno wykorzystam. Ale bym jeszcze coś tutaj gdzieś powkiełbaszała. Tak, trochę jednak mi tu pusto. Wy to pewnie byście już skończyły, nie? Tak podejrzewam. Bo to zawsze jest tak. To się już zostaw. Już zostaw to się. Daj spokój. A ja... Tu sobie zrobimy takie ślady. Są super mega fajne. O, i nawet dobrze wyglądają, słuchajcie. Nie ma tragedii. Dobrze, to ja to sobie może teraz tym kolorkiem. Aha, tylko tutaj jeszcze sobie drugi tydzień zaznaczymy od razu, żeby nie zapomnieć. I pojedziemy kolorkiem i jak będzie kolorek, to będzie wiadomo, czy czegoś nam tu jeszcze brakuje. W sensie mi, czy czegoś jeszcze brakuje, czy już jest tak satysfakcjonująco. I wokół kalendarza też chcemy. Tak. No i tu sobie ten kolor oczywiście też rozciągniemy. Tak, żeby był, wiecie, na całości, bo bardzo mi się to podobało w zeszłym tygodniu, czyli pół godziny temu. Jak wiecie, nagrywam wszystko naraz, w sensie wszystkie tygodniówki nagrywam za jednym zamachem, bo wtedy mi takie, wiecie, spójne wychodzą. Jakbym to robiła co tydzień, to by mi tak spójne nie wychodziły, a też jest mi łatwiej po prostu nagrać to wszystko za jednym zamachem, zmontować, ustawić i potem już, wiecie, niech się dzieje, wola nieba. O, jeszcze na górze. Jeszcze na górze. Dobra. Ja znowu zalałam wodą. Ale trudno. Ale trudno się mówi i jedzie się dalej. Najgorzej, że mi się ten cienkopis
też rozmywa i brudzi mi ten granat na taki szary trochę, ale to ma też swój urok. Nie będę tutaj, wiecie, jakoś przesadnie ubolewać z tego powodu. Bardzo jestem ciekawa generalnie, ile ten notes wytrzyma. Czy przede wszystkim da się w ogóle w nim, wiecie, pracować do samego końca, bo tak jak pamiętacie, w Archerze było to już mocno utrudnione, bo on mi tak spuchł, tak i się zrobił grubasiński już od tych wszystkich papierów. No i ja rozumiem, że wiecie, no to moja wina, nie? No bo tych papierów było tam bardzo dużo. To mi wyszło. No trudno. I ja sobie zdaję sprawę z tego, że normalnie do notesów się tyle papierów nie wkleja, nie? To jakby zrozumiałe. No ale ja wklejam. I fajnie by było, żeby notes wytrzymywał ze mną do samego końca. W miarę jakoś tam. Czy ja mam tu ręczniczek? Nie ma. Mamy ręczniczek, dobrze. Więc tak, no fajnie by było, jakby wytrzymał, bo powiem wam, że póki co jestem bardzo zadowolona, co wręcz mnie bardzo zaskakuje. Zobaczymy, jak będzie mi się tak, wiecie, pracowało na co dzień z nim, no bo na razie jestem zadowolona z samego planowania, ale jeszcze w nim tak naprawdę nic nie planowałam, nie? Generalnie jest po prostu na razie przygotowywany do planowania. I to jest spoko, w sensie ten papier okazuje się, że jest całkiem fajny. Nie faluje się tak bardzo, jak się bałam, że będzie się falował. No trochę się faluje, to wiadomo, ale szczerze mówiąc byłam pewna, że to będzie tragedia pod tym względem. A nie jest źle, w sensie wiecie jak. Wiecie, no ja tutaj też nie staram się jakoś go aż tak bardzo nie męczyć, w sensie no nie zalewam, chciałam powiedzieć, nie zalewam go wodą, mówiąc. Powiedziała, po czym zalała go wodą. No ale wiecie, no nie maluję tutaj akwarelami, nie maluję jakoś gwaszami, no to takie tutaj te miziadła tymi inknesami to jest jedyna zabawa, na jaką sobie pozwalam. No i tam na pierwszych stronach jakieś złocenia, więc wiecie, no też go jakoś specjalnie nie męczę. Ale mimo wszystko bałam się, że będzie to gorzej znosił. Znosi całkiem nieźle, o dziwo. Czyli co Lesiek, to Lesiek. Tylko przypominam, to jest ten Lesiek z tym lepszym papierem, 120. Jakby go zrobili w wersji B5, no to powiem wam, że chyba bym się skusiła. Szczerze mówiąc. Ale na razie nie ma w wersji B5. Na razie jest tylko A5. No i zobaczymy, co będzie dalej. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę tygodniówka to już jest gotowa. Sprawnie poszło. Ja to sobie jeszcze przesuszę. No dobra, wysuszyłam. Popatrzyłam sobie i szczerze mówiąc, ja już bym tutaj nic więcej nie dokładała, bo wydaje mi się, że jest naprawdę ładnie. To niebieskie wykończenie robi robotę. Naprawdę robi robotę. Wydaje mi się, że nie ma co tutaj więcej dokładać. No i zobaczymy, jak mi się to sprawdzi w takiej małej formie. Także trzymajcie kciuki. Bardzo wam dziękuję, że byłyście. Dajcie znać, czy mieścicie się w dwustronicowej tygodniówce w A5? Bardzo jestem ciekawa, ile osób się mieści, a ile się nie mieści. Ja jeszcze nie wiem, ale się dowiem. Będę dawać znać na pewno. A póki co, bardzo wam dziękuję, że byłyście. Bardzo wam dziękuję, że oglądałyście. Zostawcie koniecznie komentarz. Możecie napisać wesoły renifer. Chociaż on nie wygląda na jakiegoś szczególnie wesołego, no ale niech będzie wesoły renifer. I co? Widzimy się w następnym filmie, widzimy się w kolejnej tygodniówce, w kolejnym art journalowym filmiku. No i generalnie widzimy się już niedługo. Dzięki wielkie, pa 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 pa!